Dzień dobry z rana. Dobry. Jak się spało? Dobrze bardzo. Dobrze bardzo? A wam? A pytasz mnie czy widzów? Obydwam. Obydwam? No to powiedzmy, że mi dobrze, a widzowie napiszą ci w komentarzu, dobra? Słuchaj, zrobimy dzisiaj coś takiego, bo zawsze wszyscy mi mówią, że ty jesteś jak tatuś chrzestny twój, że twój tatuś chrzestny bardzo dużo cię uczy i fajnie. To dzisiaj postanowiłem, że w dniu staniesz się mną i zrobisz kilka rzeczy takich moje poranne rutyny, co robię rano. Po prostu zrobisz wszystko to, co ja robię w dzień. Naprawdę? Tak. Nawet prowadzić? Prowadzić samochód? Tak. Nie, no to akurat powiedzmy, że mi zabrali prawo jazdy i nie mogę. Tak. Jesteś gotowy na listę challenge'y? Tak. Na listę zadań, które masz dzisiaj do zrobienia? Tak, teraz piszę maile. Maile, tak? Też będziesz pisał maile. Dobrze, zaczynamy? Tak, zaczynamy. Niech dzieje się. Magia. A w ogóle? Czemu słyszałam takie dziwne odgłosy w nocy? Kochany chrześniaku, siadaj przy mnie. Siadaj na kolanko, jak do Mikołaja. Kochani, zostaw mojego laptopa w końcu, co? Pierwsza sprawa, Angelika. Ludzie mówią mi, że mam za dużą brodę, więc musimy się ogolić. Dobrze. Dobra? Dobra, dzielny rycerz, zaczynamy. W ogóle, czy ja ci mam coś podpowiadać, bo ty masz być mną, a nie, że ja mam ci coś mówić, tak? Proszę bardzo, ja ci nic nie mówię. Na początku, co Trofonowicz Łukasz, co twój chrzestny tatuś robi? No, czekam. Daję na buzię. No, ale trudno, ja zapraszam. Ja muszę się ogolić, bo zobacz, jak ja wyglądam już, jak my. Co ty robisz? No dobra, no ja ci nic nie podpowiadam, to... No to nic się nie stało, no jedziemy dalej. No dobra. Okej. Okay. Mocno, rozmasuj to na całe ciało. Na całą... O, to no, niekoniecznie... Nie! Tu gdzie golisz brodę, czyli brodę bez ust. Po co nos? Po co to wszystko? Nie wróć tutaj rzeczy, bo Angelina nas zabije. A ja i tak powiem, że to wszystko ty. I jesteśmy po goleniu. Jak wrażenia, kochanie? Mów. Gładka buzia. To było twoje pierwsze golenie w życiu? Tak. Nie, ale kiedyś byłem w łazience, tak go zrobiłem i pom i cokrę. Zaciąłeś się kiedyś? Tak, ale to nie było golenie. A dzisiaj bezpiecznie? Tak. Brawo, piąteczka, jestem bardzo z ciebie dumny. Jesteś jak chrzestny tata. Tak, ty jak chrzestny synek. Nie, ja nie jestem jak chrzestny synek. Nie. Tak. Nie. Tak. Dobra, ogoliliśmy, ale to nie powinno, ja nigdy nie wstaję rano i się golę, tylko po prostu dzisiaj potrzebowałem tego, zobaczyć, jak ja już mam naprawdę bardzo gładką buzię, podałam ci się? No. 100 lat młodziej, nie? 100 lat, 101. 101? Teraz czas na śniadanie. I właśnie, i tu jest już podstęp, ponieważ ty zawsze jesz płatki na mleku. Tak. Koniec z tym. Prawdziwi mężczyźni tak nie robią. Więc co mam jeść? Masz do wyboru albo jajka z boczkiem, albo odżywkę firmy Prozis. Odżywkę firmy Prozis. Naprawdę? Tak. Robimy śniadanie. Idziemy tak, że nie tylko ty robisz to, co ja, tylko ty przyrządzasz, tak? Tak. Także jak zwykle paradoksalnie masz białka Prozis, robisz to w shakerach Natural Mojo, czyli w konkurencji. Zaczynamy. Tutaj masz do wyboru truskawkowy i czekoladowy. Oczywiście tutaj przygotowałem też dla mnie, żebyś zrobił oczywiście dla swojego chrzestnego synka, bo ja jestem twoim chrzestnym synkiem, ty jesteś moim chrzestnym tatusiem, tak? Więc co chcesz, czekoladę czy truskawkę? Ja bardzo czekoladę chcę. A ja truskawkę. Naprawdę? Ok, także teraz robisz mniej więcej po 3 miarki na każdy shaker. Co ci robię? 3 miarki. Tam nie wsypuj, tam masz miarkę. Masz? Masz, czerwono, to jest miarka właśnie. To jest po polsku miarka, po włosku miarone. Takie? Nie żartowałem. Tak, no, nie musisz rozsypywać, ale jedziemy. Po 3. Mleczko dla ciebie. Zalewamy do połowy, żeby było słodkie, gęste i dobre. Dobra, otwierasz i zdrowie za honor i za dobrą formę. Róleczko. Dobre? No, polecam. To miało być tylko, że ty robisz to, co ja. Teraz się okazało, że ja jestem chrzestnym synkiem, a ty chrzestnym ojcem. Tak. Dużo, że ja nie muszę robić. Powiem wam szczerze, że jakbym musiał robić to, co Olek w dniu, to bym tak... 7 godzin grał na komórce, zadał około, tak na oko, myślę, że około 1200 pytań do mnie bym zadał. Na zasadzie po co, czemu, dlaczego, ale to jest ten wiek, więc zrozumiane. Chociaż bardzo mnie to irytuje, ja rozumiem to, ale bardzo mnie to irytuje. Ale, no? Ale nie 7 godzin grać, tylko 2-1. Cokolwiek to oznacza. I jak się czujesz po śniadaniu? Bardzo. Dobrze? Polecasz? Hasło, siema nara, 10%. To jestem totalny ja. 10%
mamy te dentyszki na prozysie. Idealnie mnie naśladujesz. Posłuchaj, i co, lepsze od płatek na mleku? Płatków na mleku? Tak. Naprawdę? No. Jesteśmy, tak, słuchajcie, tak sobie myślałem, co ja robię zawsze. Wstaję, okej, okay, ogoliłem się, zjadłem śniadanie. Umyj zęby? Nie! Nie umyłeś zębów? A ty? Ja umyłem. Przysięgam, że umyłem, ale to dobra, to już zrobisz poza kamerą i wpadłem na pomysł, co ja zawsze robię naprawdę, odkąd nauczyłem się tego, znaczy nie nauczyłem się, tylko po prostu odkąd bardziej to zgłębiam, od rana, codziennie rano medytuję. Zrobimy, kochani, medytację. Robisz jakieś medytacje? Nie. I oddamy się w otchłań tej muzyki, tej mantry, tego wszystkiego, dobra? Medytacja? Piąteczka. Medytacja trwa około 10 minut, ok? Powiedz mi, na co chcesz? Jest medytacja na stres, na pewność siebie, na pozytywne myślenie. Stres. A masz stresu dużo? Po pierwsze, jak ktoś mi mówi, że jesteś upierdliwy. Jak ktoś ci mówi, że jesteś upierdliwy, ok. Jak ktoś mi mówi, że zadaje dużo pytań. Ok, drugie i trzecie? Kiedy Sara mnie wkurza. Stresujesz się, kiedy Sara cię wkurza, tak? Oczywiście spieszę z pomocą, medytacja na stres. Ogólnie możesz sobie po prostu posłuchać. O, medytacja dla początkujących. Ty zdecydowanie jesteś początkujący. Posłuchaj po prostu, co pani mówi i oddaj się temu, dobrze? Cześć, Kosia. Witam was w przepięknym Traunkirchen. I wydech delikatnie. Zamykamy oczy. Ciało. Jak poczujesz się gotowy, unieś ręce w górę, a następnie połącz je razem i umieść na wysokości serca. Zamknij oczy. Pochyl głowę w kierunku serca, dziękując sobie za dzisiejszą praktykę. Namaste. Namaste. Ale. Jak? Otwórz oczy. Jak jest? Dobrze. Fajnie, odprężająco? Widzę wszystko na niebiesko. Na niebiesko widzisz, ale co, nie otworzyłeś ani razu oczu, co? Jak się czujesz? Zrelaksowany widzę, co? Zobaczcie, jak działa medytacja, że nawet dla takiego łebka 11-letniego zrelaksuje. Ja tej medytacji dobrze nie przerobiłem, bo podglądałem cię. Ja cię musiałem podglądać, tak jak ty zawsze mi robisz, a ty to zrobiłeś super. Teraz trening, czyli robimy tutaj 100 pompek. 100 pompek jako rozruch poranny, tak wygląda moja poranna rutyna. Oczywiście ty tego nie widziałeś, bo jeszcze jak wy jesteście, to się opierdzielam, ale zawsze jak wstaję, jest medytacja, no jak trzeba, to się ogolę, zjem śniadanie i pompeczki. 100 pompek, zapraszam. 11. Dawaj, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dobra, jak na pierwszy raz może być 20. Gratulacje. Trening odbyty. Idziemy pograć w nogę? Tak. Nie powiem, że to zdarza się codziennie, ale bardzo ostatnio często idę z Adrianem grać, to powiedzmy, że ty będziesz mną, a ja jestem Adrianem. Sara nie bierze udziału w filmiku, zobaczcie. Ale zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, jakie to jest gładkie, ale ujęcie jest przepiękne, powiem ci teraz. To będzie najlepsze. To zrobię miniaturka. Mimo, że jesz takie gówno, to masz piękną cerę. Jestem na wakacjach. No tak, to akurat prawda. Jesteśmy już na boisku, niestety nie tam, gdzie zawsze, ze względu na to, że grają tam jakieś zawody, jakiś mecz, więc jesteśmy tutaj i teraz rozgrywamy to, co zawsze, czyli po 6 strzałów, kto wygra, ten, kto przegra, ten robi obiad dzisiaj. Dobra, możemy się tak umówić? Tak. Kto przegra, robi obiad, ale dzisiaj jest bardzo łatwy obiad ze względu na to, że wczoraj chcieliście frytki, to kupiłem mrożone, więc tylko frytki, karkóweczka i gotowe. Dobrze. Jeśli ja jestem teraz krzesnym tatą, a moim krzesnym synkiem, to ja teraz jestem lepszy w piłkę. Wygrałem! Wygrałem! Ja wygrałem, bo ty mama. Ty jesteś chrzestny tatuś dzisiaj. A ty chrzestny synek, Olek! A to ty wygrałeś? Ja wygrałem? Kto wygrał? Ty.
Luka mi nagrywa. Nagrywam twojego live'a. Słuchajcie, to jest żywioł Sary. Sara, jak jest we Włoszech, średnio daje wam 10 live'ów w tygodniu. Nieprawda. I dzisiaj nagrywa dla was znowu. Zobaczcie, przed chwilą jeszcze wymyślicie teraz tak sobie, że ona jest, zobaczcie, w sukieneczce, ładna, prawda, ogarnięta. Przed chwilą jak wstała, słuchajcie, spuchnięta. My z Olkiem powiedzieliśmy, słuchaj, oddaj Sarę. Gdzie jest Sara? Tak powiedzieliśmy sobie. A teraz się, zobaczcie, ogarnęła ładnie i teraz robi live'a. No nieźle. Co ty robisz? No nieźle. A i słyszałem, że komicznie wyciągasz włoskie akcenty, tak. Znaczy te literki. Jesteś Polką, urodziłaś się w Polsce, widzicie? Tak to jest. Człowiek na tydzień wyjedzie za granicę i już akcent łapie, już akcent, wiecie o co chodzi? Już ona zapomniała, jak się po polsku mówi, to jest niesamowite. Tydzień wyjedzie za granicę, że tam urodziła. Wstydź się, wstydź się. Nice. Kolejnym momentem mojego dnia, jeśli już był wysiłek fizyczny, zrobiłeś pompki, zrobiłeś piłkę nożną, wypiłeś białko, ogólnie wszystko robiłeś to co ja, to moja kochana dziewczyna... Do kąpieli! Tak, zrobi ci śliczną kąpiel, to nie jest... Wlejesz sobie sam? Tak. I słuchaj, weź tego eukaliptusa, dobra? Ja wczoraj wziąłem. Ale którego? Nie? Mi się nie podoba ten zapach. Odkręć to. A, no dobra. Sprawdź eukaliptus. Który bierzesz? No, nie wąchaj dwóch naraz. Jako, że jesteś mną, to twoja dziewczyna, twoja Angelika, z którą jesteś w związku, aż ci spadł koreczek, widzę z wrażenia, zrobi ci teraz kąpiel i to kąpiel będzie wyglądała tak. Świeczki będzie woda, będą świeczki, będzie płyn, będzie muzyka i relaksacja, dobra? Wstajemy, kąpiel gotowa, zdejmuj spodeneczki, koszuleczkę i zaczynamy kąpiel. Kąpiel, idziemy do kąpieli idziemy, powiedziałem. Niech dzieje się. Niech dzieje się magia. Ja, jaki sztos. Teraz zostawcie mnie w samotności, bo będę się kąpał, Olek, rozumiesz? Dobra, przepraszam. Udanej kąpieli. Do widzenia. Do widzenia. Pa, pa. Kochani, nasza poranna, znaczy moja poranna rutyna dobiegła końca. Jest mniej więcej godzina 14, za chwilę wychodzimy sobie z domu. Było fajnie, a wiesz jaka jest najlepsza rzecz? No. Że będzie kontynuować do końca dnia. My sobie będziemy to kontynuować do końca dnia, ponieważ Olek powiedział, znaczy bardzo spodobała mu się zabawa, że jest mną, ja jestem nim, więc sobie my już się pobawimy dalej. Dziękuję bardzo, że byliście przy tej porannej rutynie i mam do ciebie jeszcze jedną rzecz, ponieważ niedługo wysyłam plany do moich podopiecznych, żywieniowe, dlatego teraz ostatecznie, tak już na koniec tego naszego challenge'u, naszej porannej rutyny. Powiedz proszę, wymyśl 5 posiłków dla moich widzów, żeby zjedli, żeby byli zdrowi. Po prostu wymyśl 5 posiłków, tak jakbyś rozpisywał im plan żywieniowy. Więc... Śniadanie. Białko. Białko. Czekoladowe albo truskawkowe. Firmy Proces, 10% zniżki na hasło Szymonana. Tak jest, dobrze. Drugie śniadanie. Jajeczko z bekonem, mogą być. Tak. Trzeci posiłek. To też może być płatki na mleku, tylko bez płatków. Jakieś zdrowe mięśko. O, taka karkóweczka jak jedliśmy na przykład, nie? Pisza. Dobra, była to z żółwik, świetna była, no. Dobra. Z frytkami. No to mógłbyś sobie darować akurat te frytki, ale okej. Ale przypyszne. Jasne. I ostatni posiłek, kolacja przed snem. Dupa Romana. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się taki film. Wymyśliłem go na szybko. Niesamowite jest to, że nagraliśmy go w jeden dzień, w sensie w jeden poranek. Golenie. Medytacja. Medytacja była sztosem, co? No. Fajna, podobała ci się, bardzo odprężyła cię, dokładnie. Medytacja, był białko. Trening, 100 pompek, było białko. Była kąpiel zrobiona przez twoją Angelikę, przez twoją dziewczynę Angelikę. Także dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się taki film. Zostawiajcie suba, bo dążymy do 300 tysięcy. Mam nadzieję, że zrobimy na 300 tysięcy coś fajnego. Na pewno mogę wam powiedzieć to, co już mówiłem na live'ach, że na 300 tysięcy wychodzi pewna rzecz. Powiem, ja już mówiłem wam to wcześniej, ubrania. Z tym, że to będzie jeszcze nikt w życiu nie zrobił czegoś tak spersonalizowanego, tak pod widza, tak na ten specjalny moment 300 tysięcy. Naprawdę będzie fajnie, więc czekajcie, oczekujcie, pomóżcie w tym, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych filmach. Siema, nara!